Pacjenci Polickiej Mediki narzekają na długie terminy zabiegów rehabilitacyjnych. Grzybiarze rozpoczęli sezon. Sanepid ostrzega. Każdego roku dochodzi nawet do śmiertelnych zatruć. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. Od 1 lipca pacjenci z powiatu polickiego mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni Medika przy ulicy Bankowej. Nowe pomieszczenia i sprzęt to plusy. Minusem są długie terminy oczekiwania na zabiegi. Do Mediki przychodzą pacjenci na zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże i ćwiczenia. Najczęściej cierpią na schorzenia kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego. Wykonuje się tu zabiegi krioterapii, magnetoterapii czy laserowe, ale dla chorego najważniejszy jest ruch. Zabiegi fizykalne to są zabiegi, które wspomagają. Wspomagają odbudowę, wspomagają odżywienie, ale najważniejsza jest praca z mechaniką. Zapisując się w sierpniu na ćwiczenia ruchowe, pacjent może z nich skorzystać w listopadzie. Na inne zabiegi pacjent czeka jeszcze dłużej. Tutaj jestem pierwszy raz, zapisuję się na marzec. Teraz jest sierpień, a na marzec, wszędzie są takie kolejki podobno, no ale to jest poronione, naprawdę, poronione. Naród się starzeje, coraz więcej wymaga leczenia, a tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia liczy się z pieniążkami, a pacjenci... Jak wyjaśnił prezes Mediki, przychodnia zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 22 tysięcy punktów. Dzisiaj obsługujemy police, ale ten kontrakt według moich szacunków jest znacznie mniejszy niż potrzeby, dlatego że mamy bardzo duże nadlimity, nadwykonania, które prawdopodobnie nie zostaną zapłacone. Rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Małgorzata Koszur, poinformowała nas, że fundusz nie może wydać na zakup świadczeń więcej pieniędzy niż kwota, którą dysponuje w planie finansowym. Planując zakup świadczeń, a następnie je kontraktując, fundusz bierze pod uwagę zapewnienie równego do nich dostępu, także dla osób mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich. Rehabilitacja lecznicza jest kontraktowana na powiat. Przychodnia w Policach nie ma możliwości wykonywać więcej zabiegów. Wydaje się, że rozwiązaniem byłoby zwiększenie kontraktu. Ja na razie nie zamierzam się zwracać do Narodowego Funduszu, ponieważ znam procedury, jakie tam występują. No jest za wcześnie. Narodowy Fundusz musi obejrzeć nowych, wybranych w konkursie kontrahentów, znaczy obejrzeć ich wykonania, ich działalność i potem ewentualnie to najwcześniej za pół roku można rozmawiać o jakichś rzeczowych, konstruktywnych rozmowach z NFZ-em. Małgorzata Koszur poinformowała, że od 2011 roku do połowy 2014 roku w powiecie polickim był jeden podmiot realizujący świadczenia fizjoterapii. Pacjenci korzystali wówczas z usług przychodni przy ulicy Siedleckiej. W wyniku tegorocznego konkursu ofert fundusz zakupił na obszar powiatu polickiego ponad 2 razy więcej świadczeń niż było w latach poprzednich. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2014 roku kontrakt na rehabilitację ambulatoryjną w powiecie polickim wynosił 174,5 tysiąca złotych. Kontrakty na drugie półrocze wynoszą ponad dwukrotnie więcej, łącznie ponad 368 tysięcy złotych. Jednak mimo zwiększenia kontraktu, kolejka w przychodni się nie zmniejszyła. Ja myślę, że rozwiązanie przyjdzie samo, bo po jakimś czasie Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia bada sytuację we wszystkich powiatach województwa i prawdopodobnie zainteresuje się. Ja sądzę, że jeżeli jest takie zapotrzebowanie i tylu mieszkańców chciałoby się u nas rehabilitować, a nie dziwię się, dlatego że jest to problem od wielu lat występujący w mieście Police, no to w tym momencie na pewno oni również będą wywierać swoimi prośbami jakiś nacisk na płatnika i sądzę, że te kontrakty zostaną doszacowane. Jak poinformowała Małgorzata Koszur, w drodze konkursu wyłoniono 2 świadczeniodawców – spółkę Zmierzyna i spółkę Medika z Polic. Więcej punktów za swoją ofertę zdobyła spółka Zmierzyna. Spółka Medika nie miała w ofercie wanien do masażu wirowego oraz urządzenia wytwarzającego impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Umowy są 5-letnie. Pacjenci, którzy są niezadowoleni z długich terminów w polickiej przychodni, mogą jeździć na zabiegi do Mierzyna. Ale czy jest tu sens? Dla osób mających problemy z poruszaniem się albo cierpiących na silne bóle, dojazd do odległej placówki bez bezpośredniego połączenia z Policami jest raczej niemożliwy. W polickich lasach roi się od grzybiarzy. Grzyby to przysmak i dodatek do wielu potraw. Jak je zbierać, by się nie zatruć? Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach
zanim wybierzemy się do lasu. W czwartek, 4 września, pan Czarek wybrał się na grzyby już z samego rana. Pojechał do lasu w okolice Tanowa. 6 punktualnie był wyjazd. 6:30 byłem w lesie. No i w zasadzie jest godzina za 9:25 i całe wiaderko grzybów nazbierałem. W naszych lasach najczęściej rosną podgrzybki, prawdziwki, kozaki, kurki czy zajączki. Grzybiarze wiedzą, gdzie można znaleźć ich najwięcej. Tutaj w stronę Mszczui, co jest w kierunku Brzuszek. Pierwsza zaraz w lewo i aż do końca tam są takie stare domki, gdzie moje górki są takie. Natomiast dużo grzybów można znaleźć tak samo i w stronę tego Myśliborza Wielkiego. Pod granicą tam i chodzi, ale tylko tam bardzo są duże góry takie, nie? Strome góry, trzeba mieć trochę krzepę w nogach, nie? Raczej, nie? Przy zbieraniu grzybów trzeba zachować ostrożność. Do koszyka wrzucać grzyby dobrze znane. Niejadalne należy zostawić przyrodzie, nie niszczyć. Mogą z nich skorzystać ślimaki czy zające. Prawie na każdym grzybie to jest kurczyca, ślady po ślimakach i trzeba będzie chyba odczekać do jesieni. Jeśli ktoś nie ma pewności, czy grzyby są jadalne, to może je poddać ocenie policjskiego sanepidu przy ulicy Kresowej. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00. Jeżeli już się wybieramy, to najlepiej, najbezpieczniej zbierać grzyby, które wyglądają pod spodem tak, jakby były z gąbki. Z małych rureczek, pośród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących, są takie grzyby, które mogą powodować jakieś uszkodzenia układu pokarmowego, no jakieś biegunki, takie sprawy. Na pewno nie wolno zbierać grzybów blaszkowych, bo w tej grupie są śmiertelnie trujące. Jeżeli po zjedzeniu grzybów wystąpią jakieś bóle brzucha, nudności, to od razu należy się zgłosić do lekarza. A wcześniej też można jeszcze spróbować wywołać wymioty, bo to po prostu pozwoli oczyścić organizm z toksyn. Grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych. Są cenione ze względu na smak. W dużych ilościach szkodzą nawet ludziom dorosłym. Powodują wzdęcia i problemy trawienne. Na pewno nie wolno ich podawać dzieciom do 13 roku życia. Małe dziecko nie trawi grzybów i nawet jadalne mogą mu zaszkodzić. Dziecko ma niedojrzały przewód pokarmowy i nie potrafi tego do końca zagospodarować. Absolutnie. Ani pieczarek, ani podgrzybków, ani prawdziwków, ani kań, ani żadnych innych grzybów nie należy dawać dzieciom, zwłaszcza małym. Młodzież może już grzyby pojadać, bo ich układ pokarmowy jest zupełnie inaczej funkcjonującym układem, jest bardziej dojrzały po prostu. Leśnicy apelują o zachowanie spokoju w lesie. Głośne zachowanie i nawoływania mogą spłoszyć leśną zwierzynę. Nie wolno wjeżdżać do lasów autami i nie należy zastawiać dróg. Nie można rozgrzybywać stert gałęzi, bo mogą być schronieniem drobnych zwierząt. Możemy wystawić mandat za wjazd do lasu, za niszczenie runa. No to jest, że tak powiem, środek ostateczny. Staramy się bardziej tłumaczyć i stosować inne metody prewencji. Część grzybiarzy chętnie odwiedza lasy w Niemczech, bo tam, jak podkreślają zbieracze, jest więcej grzybów niż w naszych. W ubiegłym roku byłem w Niemczech u córki, tam już koło Kassel, tam góry są, no to co dzień pełen koszyk nazbierałem w tych górach. No to na suszone, ugotowane, zamrożone. Trudno znaleźć informacje na temat zbierania grzybów po stronie niemieckiej. W internecie można przeczytać, że jedna osoba może zebrać tylko 1 kg grzybów. W razie przekroczenia tej ilości można zapłacić karę w wysokości nawet 10 000 euro. W razie zgubienia się w lesie warto odszukać betonowy słupek ze specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dzwoniąc na policję trzeba podać numery ze słupka. Dzięki temu nadejdzie szybko pomoc. Ten sam dylemat spędza sen z powiek rodzicom przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ile wydadzą na wyprawkę? I choć rząd wychodzi naprzeciw tym dylematom, wydatki zmniejszają się niewiele albo wcale. Kiedy dziecko idzie do szkoły, w niejednym domu budżet staje się mocno naciągnięty. Wydatki, jakie rodzice ponoszą każdego roku, wahają się od kilkuset do 1000 zł. No na pewno bloki, tak, zeszyty, piórnik, plecak, książka do religii. Koszty, no, zależy jakiej jakości i z jakiego sklepu, tak, się kupi. No, plecak można i dużo tańsze kupić, akurat takie to lepsze już ponad 100 zł kosztują, tak, 150 zł, zależy jakiej firmy.
Dzieci to inwestycja, a wydatków uniknąć się nie da. Rodzice, aby wysłać swoją pociechę do szkoły, niejednokrotnie biorą pożyczki. To kuriozalna sytuacja. Częściowym wsparciem, choć nie dla wszystkich, są stypendia socjalne. Mogą się o nie starać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto. Stypendium to wynosi 85 zł. Z tego się kupuje zeszyty, przybory szkolne, odzież potrzebną, na przykład na WF-ie czy do pójścia do szkoły. Rząd, który eksperymentuje na oświacie jak mało kto, zaskoczy czasem dobrym pomysłem. Nowe podręczniki dla pierwszych klas, choć kontrowersyjne, mają sporą zaletę i nic nie kosztują. Rozwiązaniem odciążającym domowe budżety są też jednorazowe programy jak wyprawka szkolna. By otrzymać dofinansowanie, należy kupić książki i zachować paragon, a o szczegóły dopytać w szkole. Głównym warunkiem otrzymania jest kryterium tak naprawdę dochodowe. Chodzi o 539 zł netto na osobę w rodzinie, czyli chodzi o osoby najbiedniejsze. Jednocześnie o taką pomoc mogą także starać się uczniowie z niepełnosprawnościami. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to dofinansowanie waha się od 170 do 770 zł. Podstawa programowa zmienia się co 10 lat. Warto zabrać głos, gdy nauczyciel chce wprowadzić nowy podręcznik, a nie ma takiej potrzeby. Używane podręczniki są tańsze, a uczniowie chętnie pozbywają się ich na kiermaszach szkolnych. Przede wszystkim także rodziców, nie tylko tych najbiedniejszych, ale wszystkich. Zachęcamy także do tego, szukajcie najtańszych podręczników, dlatego że nie ma żadnej podstawy merytorycznej do tego, aby rok do roku podręczniki się zmieniały. Podstawa programowa zmienia się raz na 10 lat. Ostatnia zmiana miała miejsce w 2009 roku. Jeśli widzimy, że nauczyciel wybrał najnowszą edycję podręcznika, zapytajmy go, czy to ma sens, czy to ma jakąś podstawę merytoryczną. Aby ubiegać się o którąkolwiek formę wsparcia, nie wolno przekroczyć terminów. Wnioski o wyprawkę szkolną należy złożyć do 8 września, a o stypendia socjalne do 15. Na wsparcie finansowe mogą też liczyć dzieci uzdolnione. Z wnioskiem o tzw. stypendium kulturalne nie wolno się spóźnić, nie przekraczając terminu 15 września. Rozpoczęła się długo wyczekiwana modernizacja skateparku przy ulicy Piaskowej w Policach. Prace zakończą się 15 października. Modernizacja skateparku to dobra wiadomość dla wszystkich miłośników sportów ekstremalnych. Stary drewniany obiekt nie spełniał oczekiwań użytkowników. Elementy były zniszczone, a bieżące naprawy nie przynosiły zamierzonego efektu. Na nasz wniosek do burmistrza Polic decyzja została podjęta, żeby ten obiekt został zmodernizowany w technologii, która będzie odpowiadała technicznym wymogom, bezpieczeństwu przez wiele lat i ewentualnie później decyzję o uzupełnienie o nowe elementy, jeśli użytkownicy stwierdzą, że coś takiego jest potrzebne. Na początku września teren skateparku zamknięto, a firma rozpoczęła demontaż drewnianych urządzeń. Stan techniczny przeszkód, które były na tym obiekcie, już zagrażał bezpieczeństwu użytkowników. Stąd też i uciążliwość dla otoczenia, dla mieszkańców obok, spowodowała podjęcie tej decyzji. Na powierzchni 1030 m2 powstanie 7 urządzeń z betonu. Będą to m.in. mini-rampy ze spinem i fanboxem, grindox czy bank ram z mini-quarterem. Nowy skatepark będzie podobny do obiektu znajdującego się przy plaży w Trzebieży. Przed podjęciem realizacji robiliśmy również takie konsultacje co do typu urządzeń, takich zachowania, powiedzmy, jak najlepszych cech użytkowych dla użytkownika. Między innymi, powiedzmy, ta konstrukcja z całego lanego betonu bez tak zwanych klinów stalowych, które ograniczają, są pewne utrudnienia. Stary skatepark był także utrudnieniem dla mieszkańców okolicznych bloków. Korzystanie przez użytkowników z drewnianych urządzeń powodowało, że hałas, który dochodził z obiektu, przeszkadzał mieszkańcom. Teraz ma się to zmienić. Myślę, że też dla mieszkańców tutaj okolicznych budynków będzie to o wiele ciszej, ponieważ nie będzie tego dudnienia i będą mieli spokojniejsze życie. Modernizacja skateparku kosztować będzie 342 tysiące złotych i w całości finansowana będzie ze środków gminy Police. Ma się zakończyć 15 października bieżącego roku. Choć deszcz nie odpuszczał i zmokli do suchej nitki, miłośnicy wędkarstwa do końca mierzyli się w zawodach przygotowanych przez koło wędkarskie Sumik w Policach. Zawodnicy od małego do dużego cierpliwie moczyli swoje kije, mimo że ryby okazały się sprytniejsze. Choć nie wszystkie, kilka zdobyczy odnotowano. Na haczyk udało się nadziać kilka płotek, okoń i krąpie.
Po dwugodzinnych zmaganiach przyszedł czas na ważenie i wyłonienie zwycięzców. A nagradzać było co? Cierpliwe wędkowanie, podczas gdy na głowę nieustannie kapie deszcz, to nie lada wyzwanie. Szczególnie dla najmłodszych. I tak w kategorii dzieci najlepiej spisali się kolejno Jakub Naniewicz, Amelia Szpurek i Mateusz Korzeniecki. Wśród dorosłych Joanna Tarczyńska, Ewa Nowos-Wysocka i Anna Nowak. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Do widzenia.